16 stycznia. Obopólna służba. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. Pierwszy rozdział, 12 werset. W powyższych słowach widoczna jest ogromna pokora. Zważamy na wypowiedź wielkiego Pawła, człowieka bezpośrednio powołanego przez Chrystusa w drodze do Damaszku, którego Bóg używał w przemożny sposób. Studiujemy jednego z najbardziej wpływowych ludzi w historii ludzkości. Paweł nie uważał się za człowieka o lepiej rozwiniętej duchowości od innych wierzących. Uważał, że od nich może się wiele nauczyć, jak również wiele im przekazać. I rzymscy wyznawcy mogą być dla niego błogosławieństwem i on dla nich. Według Pawła służba przynosiła obopólne korzyści. Reformator Jan Calvin, który rozmyślał nad tym wersetem, wypowiedział się następująco. Spójrz, do jakiego stopnia pokory uniżyło się jego pobożne serce, iż nie odrzucał potwierdzenia ze strony niedoświadczonych nowicjuszy, ani nie uciekał się do fałszywej mowy, jako że w Kościele Chrystusowym nikt nie jest tak pozbawiony darów, iż nie był w stanie przyczynić się czymkolwiek do wspólnego dobra. Jednakkolwiek krępowani bywamy wzajemną zawiścią i pychą, przez które z owych owoców wzajemnie nie korzystamy. Takie jest nasze zarozumielstwo, takie oszołomienie wywołane próżną chwałą, iż gardząc innymi i ich lekceważąc, każdy mniema, iż to, co posiada, czyni go aż nadto samowystarczalnym. Duchowa pycha jest najgorszą ze wszystkich chorób. Nieprzypadkowo Jezus zaczął swą mowę o błogosławieństwach od pokory. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Wiedział, że tylko człowiek pokorny może usłyszeć jego głos. Piotr, który od czasu do czasu borykał się z zachwianiem równowagi między wielkością i pokorą, radził przywódcom Kościoła, aby opiekowali się wiernymi, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór do trzody. A gdy się objawi arcykapłan, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Nie powinniśmy dzielić Kościoła na większych i mniejszych, lecz uważać wszystkich za równych, tworzących wspólnotę, w której jeden od drugiego się uczy i wyznawcy sobie nawzajem służą. Czegoś takiego właśnie oczekiwał apostoł. Był gotowy sam dać błogosławieństwo i otrzymać je od tych, którym służył. Panie, pomóż mi, bym posiadł dar pokory i służby, który charakteryzował służbę Pawła.